Proszę Państwa, coś jakiś coś dzwoni, nie wiem, no ale to mam super aparat, że nawet nie burczy, tylko widzę, że coś dzwoni. No ale ponieważ to dłuższy czas dzwoniło, to już to wyłączyłam, bo zresztą są takie numery do mnie, że dzwoni i coś tam muzyka i się wyłącza, dzwoni muzyka i się wyłącza. To nawet oni też nie podsłuchają, co kto dzwoni, po co i jak i za co i na co, na jaką macę. Gdy nadaj nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom X, czyli buziaczki, że proszę jeść kaczki. Radio Conchita o nic się nie pyta. Tutaj mamy te klasztory. Pamiętajmy, że tutaj przy ulicy Żytniej, przy ulicy Żelaznej nie będziecie zagubieni, bo możecie wejść do sanktuarium świętej Faustyny. Proszę Państwa, święta Faustyna wygrywa jakby z Chińczykiem, bo za nami, to co mamy w D, Chińczykowi zamykają supermarkety. On myślał, że sobie się nastawi, że będzie miał przeróbkę. No wiesz, tak samo jak z tym lotniskiem. Powiedzieli, że w roku 32 lotnisko będzie przerabiało 25 milionów ludzi. Ja mówię, nie wiem, czy to dobrze, że to żydostwo się tak nastawiło na to, że to będzie miało przeróbkę, że z narodu wyssie dużą ilość funduszy pieniędzy, uprowadzając wszystko to do rajów podatkowych gdzieś tam, a Polska będzie ciągle na dorobku. Lichwę z Polski będą ściągać firma Assa, której opieprzyłam firmę Assa, bo to tylko u nas, proszę Państwa, w naszym kanale wiadomości najnowsze na temat też pozabankowych firmy pożyczkowych. A jak do mnie był dzisiaj telefon, to ja powiedziałam, proszę bardzo, chcemy wziąć pożyczkę, w sensie takim, że będą do nas dzwonić. Czyli będziemy chcieli mieć coś wspólnego z tą pożyczką. I teraz tak mówię, proszę, żeby dzwoniły firmy pozabankowe. Pożyczki, żeby dzwoniły pozabankowe. Dlaczego? Dlatego, że te bankowe jak Eurobank, no i inne są powiązane w jedną jakąś taką żydowską całość, proszę Państwa, inwigilacyjną. Myślałem, że tu Breżniew się ogląda. Jak idzie, to po co on się ogląda? A potem jeszcze powie, że on nie chce być w kamerze. No przecież ja specjalnie go nie nagrywam. To po co on się jeszcze ogląda? Dobrze. Stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Takie to wszystko jest. Oni wierzą w tę swoją Matkę Boską, ale chodzi o to, żeby oni w głupoty nie wierzyli, a raczej, żeby wierzyli w Matkę Boską. Ostrobramską, częstochowską, rzymską, łacińską, by nie krymską. Niech będzie, niech będzie. Tutaj oni wracają z zupy, proszę Państwa, ci różni Indianie z piropuszami, z kucykami. Mają kucyki na głowach. Takie różne fiuździutere, rele, trele, rele, morele, tele, trele, kukurykule wartow. Proszę Państwa, czyli no już kaj załatwiłyśmy, te instytucje kościelne, radiostacje wszelkie załatwiłyśmy. Jesteśmy przy ulicy Żytniej. Zapraszamy.